Hej, witam wszystkich. Słuchajcie, na Kultach w Karlin powiedziałem, że zrobię filmik, jak zarabiałem na wszystkie rzeczy i na te poty, żeby mieć. Więc robię ten filmik. Jestem przed terenem na OF, czyli Ork Fortecy. Za chwilę wam pokażę mapkę, gdzie znajdują się, powinna się wyświetlić. Tutaj znajdują się ork szamany, z których wylatują właśnie te stafy. I tam będziemy się wybierać. Na pewno jeszcze wejdę do środka, bo tam biegałem. Zresztą pokażę wam, jak biegałem. I no, możecie sami sobie oczywiście wybrać trasę, jak to będziecie robić, ale w szczególności rozchodzi się o to, że macie zbierać te stafy i będzie jeszcze możliwość, to dla was, będzie jeszcze możliwość wydropienia Old and Used Backpack, stary zużyty plecak, który jest warty, no u mnie na Celeście był po 5-5,5 kaka, także to już jest zdrowo. Mnie się nie udało go wydropić, może wam się uda, czego wam życzę. Nic, no przejdę do tego, a nie zapomnijcie o steeringu. Biegałem tutaj od 57 levela i to jest najważniejsze, bo tu każda profesja może biegać. Wydaje mi się, że ze steeringiem nic wam nie szkodzi. Nic wam się nie stanie, ewentualnie tylko ork, chyba lidery będą was widzieć, no ale to zaraz zobaczymy, więc zakładam ringa i biegnę pokazać wam, jak to robiłem. Proszę, już jest jeden, a dopiero wszedłem. Tu mam miejsca pozaznaczane, gdzie chodziłem. I zaraz zobaczymy, w jakich one są cenach. O, to jest drugi. Niesamowite. Także śmiało, tu możecie przychodzić. Ja tu byłem knajtem. Wiadomo, będę powtarzał, że macie się ubrać pod swój level. I tego pilnować jak najbardziej, bo to jest ważne. A tak jak widzicie, tutaj bez problemu możecie biegać. Już zerknę na cyklopedii. One są po 4K. No, to nie jest źle.
Jest ork. Dobra, biegniemy tutaj. Możecie biegać inaczej, ja wam tylko pokazuję, jak ja zawsze biegałem i... O, proszę bardzo. Chyba powinienem wziąć bochy, ale mi to wolniej idzie. Następny. Następny. Tego drania zostawimy. O, tu wam mogę pokazać, gdzie te org lidery, bo jak będziecie tutaj z godzinę, dwie lub trzy, tak jak ja tu przychodziłem, bo na początku, na 57, ja tu zostałem do 90 levela i ja wam pokażę, co ja z nimi robiłem. Później już. Bo niestety do 237 zbierałem tutaj właśnie do te stafy do imbuingu. Tu zostawiacie te org lidery, one wam już później tam nie będą przeszkadzać. Taki myk. I znowu lecicie tędy. No widzę, że on tutaj zabija. I robicie to samo. Wychodzę na zewnątrz. Zaraz wam pokażę. I nic więcej. I w kółko. W kółko to samo. Tutaj. I wracamy się do początku. No, faktycznie mogłem wziąć te bochy, bo za wolno biegam. Jest bardzo dobry zarobek tutaj, o proszę. I tutaj tylko dwa wychodzą i już się wracacie i robicie to samo ponownie wszystko. Jakby nie było, jestem tu, zaraz pokażę po ringu. 6 minut i zobaczcie. A co dopiero godzina. Już nie wspomnę o double lucie. To dopiero by było. Przebiegnę to jeszcze raz. Jeszcze raz, o jest. Także śmiało tu. Dobrze, że takie coś jest na faku, że można zarobić, bo jednak nie wszyscy mają te pieniążki, żeby tego paka kupować, ale tu śmiało zarobicie. Te pieniądze, które zarobiłem tutaj, tak jak mówiłem, na kultach Karlin, wszystkie poszły na te kulty właśnie, bo tam niestety nie ma profitu. Dobra. Tu teraz. No, takie nudne, ale profitowe. Na wyższym levelu później przychodziłem tutaj, jak już było 10% do końca, to dobijałem te 10%, a przy okazji znowu profit, także właśnie te miejsce musicie za każdym razem sprawdzać, jak już tu jesteście. No, mamy tutaj jednego bohatera. Ale on mi w niczym nie przeszkadza. Nawet nie wiem, jaki on ma poziom. Ale też na pewno do profitu to robi, bo ominął lidera. O, proszę bardzo, nawet widać tutaj. Proszę bardzo. I znów to samo. Ja wam nie mówię, że macie biegać tak jak ja, ale jest na pewno jeszcze, jest tam z prawej u góry, później na dole. Ale czy tu jest bezpieczniej niż w środku w fortecy? Wątpię. Nie. Będzie bezpieczniej, bo tu jest gdzie uciekać. Jest ich więcej, ale jest gdzie uciekać, także... No i wracamy się. Ile już jest?
No myślę, że jeszcze raz obrócę. Mam tu jeszcze jeden ring, a mamy stafów już 7, czyli dzisiaj jest dobrze. Nie pokazywałem. O, proszę, biegnie. Z ciekawości bym zerknął, jaki on ma level. Bo tak jak mówię, ja biegałem do 237 tutaj, zanim poszedłem na Goromę. Tam był dopiero mój normalny pierwszy profit, bez jakichś tam... I tak wam powiem jeszcze, że doszło do tego, że kiedyś mi się pytali: Doreno, co ty robisz z tymi steel ringami? No ja je wykupiłem do tego stopnia, że one zamiast 800 GP to kosztowały 2,5K, także sobie wyobraźcie. Cały czas tylko to. No tak, tylko że wtedy były czasy, że jeszcze nie korzystałem ze staminy, nawet tej dwugodzinnej, i zbijałem staminę normalną do 14 godzin, także nie wiem, to jest, czy macie dużo czasu do grania, czy też nie, to już musicie pod siebie. Ale popatrzcie, biegamy tutaj w dwóch, dobra, założę, bo nie chcę mieć. Biegamy tutaj w dwóch i... No, teraz ja nie zerknąłem, nie? Czy jest ten ork? Może z tego powodu, że mi ani razu nie wypadł, ale to tym bardziej powinno mnie przyciągać, żeby może teraz, tym razem. Tym bardziej, że nagrywam. No. Proszę bardzo, i to zaraz odpiszę. Dobra, myślę, że taki filmik wam wystarczy i będziecie zadowoleni. Nic więcej nie musicie robić. Tu. No, widzicie, on nawet nie biega tam na dół, bo tak to by... To może być też jakiś MS, nie? Do imbuingu też zbiera. Niektórzy zamiast kupować, to sobie wolą pobiegać, sami pozbierać. To jest dobry pomysł. Ja tam wolałem wbić level i od razu mieć jakiś profit z tego. No jakby nie było, to tutaj zarobiłem na Sparkiona, na mój pierwszy outfit Warrior. Nie było źle. No. Już mamy 10. To ponad 10 minut. Dobra, ja już stąd wychodzę. Nie wiem, czy mam jeszcze coś przekazać. O, tu jest. Zaraz zerknę, mam jeszcze. No, mnie się wydaje, że to będzie wszystko. Do świętego spokoju tutaj te ubiję. I tego na górze jeszcze zlikwiduję. Nie wypadło. Od tego zawsze możecie zaczynać. Dobra, słuchajcie. Jest tak. Pokazałem wam całą drogę. Pokazałem wam mapkę, gdzie one są, jakbyście nie chcieli wchodzić do środka. Ale wydaje mi się, że ze steel ringiem macie to 100% ułatwione. I tak jak widzicie, 10 minut ponad. Jest 10, jest profitu 34 tysiące. Także mi się wydaje, że bardzo dobrze. Dobra, to będziemy kończyć i powiem jeszcze, dodam, że jeśli się podobało, łapka w górę, zostawcie subskrypcję i szacunek, pozdrawiam. To by było na tyle. Hej.